Dzień dobry. Ja się obudziłam. No trochę wcześniej się obudziłam, godzinkę temu. Ja pierwszy się obudziłam. Tak, ty pierwszy. No pewnie, że ty pierwszy. Nie skacz. Raselku, masz temperaturę, jesteś przeziębiony, musisz oszczędzać siły, wiesz? A dzisiaj mogę na twór? No zobaczymy. Zobaczymy. Boję się, żebyś się bardziej nie przeziębił, wiesz? O, przepraszam. Dzisiaj będziemy nagrywać cały dzień vloga, więc mam nadzieję, że miło spędzicie czas z nami. I... Rasuś, nie rób tak. Miło spędzicie jednak ten czas z nami i z chęcią pooglądać, co słychać w sobotni dzień u nas w rodzince. Na razie sobie leżakujemy. Misiu w pracy, Laura się gdzieś tam wybiera. Łączy się z wami. Rozpadało się. Nie wiem, czy gdzieś się dzisiaj wybierzemy, czy ten vlog będzie miał jakikolwiek sens dla nas lub dla was. Dla was zawsze jest, bo coś tam zawsze podpatrzycie. Zobaczcie, Misiek wrócił właśnie z pracy i wystawili rzeczy na sprzedaż na charity, czyli pula z pieniążków za sprzedane rzeczy idzie na jakiś szczytny cel, na przykład dla dzieci, albo dla osób starszych, albo na chorych na raka. Nie wiem, jakie tam było i Misiek zbytnio nie powiedział. I są to przybory kuchenne, znaczy kuchenne, zaraz wam pokażę. Za jakieś tam grosze, nawet nie wiem ile wrzucił do tej skrzyneczki i wziął parę rzeczy, które zawsze się w domu przydadzą. Zobaczcie, są to raz, dwa, trzy, cztery takie, o, pobrudziło mu się w samochodzie, a to nic, to się wybierze. Cztery takie rzeczy, cztery takie ściereczki z mikrofibry do kurzu, do polerowania, do czyszczenia, czegokolwiek, co chcecie, także cztery sztuki. Do tego te zwykłe takie druciaki, rzecz mówiąc, już z płynem, które świetnie nadają się do garków czy do czyszczenia piekarnika. Powiem wam, że akurat u siebie nie posiadam tego, więc bardzo mi się przyda. Za śmieszne pieniążki, jakieś tam naprawdę drobne. I tu są, tu jest aż 100 takich chusteczek dużych, suchych. Co prawda do wytarcia czegokolwiek można to używać zamiast ręczników papierowych, więc fajnie. Powiem wam, że nawet do wycierania twarzy, jak wychodzi się z kąpieli, zamiast używać ręcznika, fajny pomysł. Oczywiście tego bym nie kupiła, ale za jakieś tam tanie, śmieszne pieniążki i gąbeczki. I tu już są 3 sztuki. Gąbeczki, wiadomo, zawsze się przydadzą. To są dwie takie, Jezu, miesięcznie. Dwie takie paczuszki. I mały kosz na śmieci. A że mój w łazience jest już bardzo, bardzo, no nie, 9 lat ma ten mój kosz. No może 8. Tak mi się wydaje. I on jest już tak serdzewiały, że normalnie wstyd go trzymać. I mówię, kurde, kupię, jak będę odnawiała łazienkę, jeszcze niech wytrzyma. No i zobaczcie. Tarałam, mam srebrny, nie szkodzi jaki kolor. Dokupię wtedy szczotkę do kibelka w kolorze srebrno-czarnym albo srebrnym i będzie fajnie wyglądał. Więc zawsze coś tam się trafi za jakieś tam bardzo drobne pieniążki, które na pewno nie wydalibyśmy tego. Sam taki kosz, nie wiem, można kupić za 5 funtów w górę, więc myślę, że fajnie. Ale takie rzeczy się przydają, nie? Oczywiście, pani domu musi mieć czym sprzątać, jeżeli już to robi. Ja tu siedzę i się kremuję, dopiero zaczęłam się szykować, jest wczesna jeszcze godzina, znaczy popołudnie się zbliża, powiem wam, zbliża się 12, jest za 25, 12. I mały sobie gra i tam pajacuje, więc krzyczy, zwraca swoją uwagę na nas. Coś poplątałam, aż kamerę oplułam. I pada deszcz, nie wiem co będziemy robić. Ja muszę na pewno jechać do sklepu, bo nie ma chleba i napoi.
I co będziemy dalej robić, to nie wiem. Zobaczymy i wy zobaczycie razem z nami. No już się pomalowałam, jeszcze tylko muszę się ubrać. Ale zawsze się tapetuję, oglądam filmiki i co? I dzisiaj mam takiego nerwa, normalnie wszystko mnie denerwuje. Denerwuje mnie nawet to, że dziecko się bawi i biega i hałasuje i za chwilę mówię, kurde, cicho. No mam jakiś taki straszny nerw. Muszę jechać do sklepu po jakieś pierdoły. No i później chcę pojechać do muzeum. Nie wiem, czy wam to mówiłam, czy nie, ale mamy taki plan. Aby tylko gdzieś wyjść na chwilę, wrócić i nie wiem, zrelaksować się przez ten weekend. Oczywiście muszę zrobić jeszcze obiad. Nie wiem, jakoś taki coś się we mnie gotuje. Nawet nie wiem, co jest grane. Jakaś taka podświadomość. Taka nerwica. O matko. Straszne to jest. Denerwuję się nawet sama na siebie, że jestem zdenerwowana. I jeszcze nie wiem o co. Dobra, czas poprawić humorek i wziąć się w garść, nie? Ale nerwy naprawdę mam duże dzisiaj, także nie pyskujcie mi dzisiaj. Lecę. Witajcie, moje perełki. Już się dokończyłam. Jestem ubrana dzisiaj na czarno. W sumie to jest taki tradycyjny mój look. Mam wisiorek, ten od babci i te czarne błyszczące buty, spodnie. Do tego ten zegarek jasny, biały z brązem, więc świetnie pasuje. Bransoletka i złote kolczyki. Będę spięta, w spiętych włosach, jadę na zakupy. Takie tylko domowe, chleb, woda, coś tam i coś na obiad, jakieś mięso, bo został mi tylko kurczak, a nie mam ochoty chyba na kurczaka, chyba że znajdę jakiś fajny coś. Zobaczę. No pa, pokażę wam co. Dzień dobry. Tu jesteś, tu powiedz. Dzień dobry. Słuchajcie, sorry za pralkę, albo czekajcie, ja ją zapauzuję. No, jest taki guziczek do pauzowania, używam go. Czy ci, o! Misiek powyciągał mi ładnie, patrzcie jak ładnie poustawiał i nawet dał paragon, żebym wam pokazała. Chyba się uczy, tak? Kupiłam ci, zawsze ci coś kupuję, a ty zawsze pytasz. Tylko rozwalił mi mięso. Chciała na mnie? Nie, poczekaj chwilkę, razę. Poczekaj chwilkę, okej? Okay? Nie bądź w gorącej wodzie kąpany. Dobra, papier toaletowy, jakiś tam soft. I ser, dobra. Płyn do toalety mi się skończył, chipsy na wyżerkę dzisiaj, mleczko, woda smakowa. Poczekaj kochanie, muszę sama dwie wody normalne. Activia przeceniona na funt 29, w sumie niedużo, ale to zawsze ja zjem z Laurą. Pomidorki, orzeszki, dwa pasztety. Słuchajcie, ten pasztet kosztuje u nas w polskim sklepie 39 pesów. Śmiech na sali, takie tanie rolo, tak? Jogurt grecki do obiadu. Dzisiaj będą kotlety mielone za 3,12 z 4 funtów. Dzisiaj zużyjemy na pewno, więc nie ma problemu. Bób, dwie paczki, 3 chleby, 2 ciemne, 1 ulubiony Russella, bo on jest sandwicze oraz oraz tosty. Chleb przeceniony z funta na 66 pensów. Później jest jeszcze ketchup, Kinder Bueno, Barneya, nie bekaj mi tutaj, świntuchu, słyszałam. Jedno ciało dla mnie? Nie, Raselku, to jest dla ciebie na pół z Laurą. Jedne miśki te Barneya, poczekaj kochanie, nie. Kinder Bueno na pół dzieciakom dzisiaj wzięłam, żeby im się za dużo w głowach nie poprzewracało. Odsłoń. Puszeczki dla psa, tutaj takie chlebki i Flora masełko za 2 funty. Także za te zakupy zapłaciliśmy dzisiaj, znaczy ja zapłaciłam niestety, 29,55 pensów. Czy to jest dużo, czy to jest mało, ocencie, tylko nie pytam... Tak, do muzeum jedziemy za chwilę. Nie pytaj... Pytam się, czy dużo, czy mało. Tylko nie z Kanady, bo widziałam ceny, jakie są w Kanadzie, to się przeraziłam. Chodzi mi tutaj o UK. Jak myślicie, czy dużo zapłaciłam na te za te zakupy, czy mało? Okej, my się wybieramy teraz do muzeum.
Muzeum lotnictwa dokończcie sobie sami. No to do później, pa. Ej, witajcie. Fajnie zaczęłam. Zaczęliśmy. Nie wiem, ile słyszeliście, ale u mnie się nie wycina, więc to co słyszeliście, to będziecie słyszeć. Aż się zaczerwieniło. I ten. No, my sobie tutaj żartujemy i ja włączyłam kamerę, bo chciałam wam powiedzieć, że już jesteśmy w aucie i jedziemy sobie ten do muzeum. Nie dokańczaj. Z tyłu siedzi tylko rodzynek. Tam, o. Pokaż się raz tylko. Laura pojechała z koleżanką do kina, miała wybór albo z nami, albo z koleżanką. Oczywista sprawa, że wybrała swoją koleżankę. Powiedziała, że z nami to może zawsze jeździć, a z nią to tam nie za bardzo. Bo to szkoła, bo to, bo musiałam to. No i my sobie jedziemy. Nie będziemy długo tam, na pewno chwilę pooglądamy i wracamy do domu. Muszę zrobić obiad. No i trochę sobie posiedzieć, wypić jakiś alkohol i co? Tak będziesz jechał za nią? Ona myśli, że ją nagrywam, bo patrzy w okularach w lusterko, a ja trzymam kamerę odwrotnie. Nagrywam siebie, ale dobra, mniejsza z tym. I co jeszcze chciałam powiedzieć? No nic, jedziemy sobie autostradą. Pokażę wam kawałek, żeby nie było. Pogodę mamy dosyć ciepło jest, ale jest pochmurnie i co chwila deszcz pada. Ale jesteśmy bez kurtek. Misiek nawet w krótkim rękawie jest. Mało jest w bluzie, bo siorbie nosem, temperaturę miał, więc ubrał bluzę jednak, ale jak będzie mu gorąco, to ściągnie, żeby się nie przegrzał, bo to nie jest dobre dla przeziębienia. Okej, no to do zobaczenia już w środku, chyba że coś fajnego po drodze będę chciała wam pokazać troszkę. Nagrywałam dużo podczas drogi, ale oczywiście nie nacisnęłam nagrywania, więc tylko sobie pogadałam. A my jesteśmy już tutaj w muzeum. Ale nie idziemy na piasek dzisiaj. Nie jesteśmy przygotowani, także idziemy do muzeum. Muzeum. Na zdrowie. Nie na wodę. Tam jest taka wieżyczka. Ciekaw jestem ile. Mało by się z chęcią powspinał, nie? No. On lubi takie. A no ty pójdziesz. Ja, z pewnością. Maskotka z komuny 5, już nie wiedziałem. Tak? No to... Z czego? Z Commonwealth Games. To było. Czekajcie, sprawdzę, czy nagrywam, bo teraz będzie co chwila sprawdzać, bo jak już miałam taką wpadkę, to...